Uszanowanka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Warcrafta 3. Tym razem będzie krótki przerywnik dotyczący tych demonów, inwazji właśnie na Azeroth. Także poczekajmy, zobaczmy jak ten przerywnik wygląda. Nie ukrywam, że to jest moje cholera jasna czwarte podejście do tej misji. Jestem takim wlewem, że to się w głowie nie mieści. No ale dobrze, zobaczmy co mają do powiedzenia przywódcy mrocznego, nie, płonącego legionu. Moja drogarka właśnie postanowiła się chyba czyścić, albo coś, ale dobra, mniejsza. Wciąż poznaję to przeklęte miejsce. To siedziba naszego odwiecznego wroga, półboga nocnych elfów. Boże, wy się czyścicie. Cenariusa. No przestań. Tak. Lord Archimon żąda, aby Cenarius został zniszczony, zanim rozpoczniemy inwazję na Kalimdor. A wiecie dlaczego? Bo to właśnie Cenarius sprawił, że pierwszy atak właśnie legionu zakończył się fiaskiem. Dlatego chcą zlikwidować go już. Ale twoi orkowie splugawili te lasy i wzbudzili jego gniew. Lord Archimond oraz ja uważamy, że są nawet w stanie zabić Cenariusa. Nie są. Nie będą mieć z nim żadnych szans. Jeżeli dobrze pamiętam, Cenarius ma niebywałą moc. No ma, ale to nie jest problem. Przymierze krwi, które zawarłeś z orkami, wciąż cię z nimi wiąże. Musisz tylko odnowić ich siły. Co proponujesz, upiorny władco? No, zaskocz mnie. Upuść swej wrzącej krwi do tego stawu. Jej zapach zwabi tu orków. A kiedy znów jej skosztują, nic ich nie powstrzyma. Nic ich nie powstrzyma. Będą niepowstrzymani. No tak, to się zgadza. I ja tą misję robiłem chyba wcześniej źle, bo na pałę leciałem do fontanny, a to chyba nie tędy droga, bo zawsze ginąłem. I w necie przeczytałem poradnik, że to jednak trzeba się obronić. Że to jednak trzeba się ubronić przed atakiem Cenariusa właśnie. I dopiero później, kiedy będę już obroniony, to przypuścić atak na fontannę, znaczy się, więc no... O, tu też fajny przerywnik, jak Cenarius, ten półbóg, wyjdzie i się zdenerwuje się. Proszę bardzo. Ktoś miał zbrukać te pradawne ziemie. Kim są ci, którzy wzbudzili gniew Cenariusa? Zawsze niewyspany. A ktoś by się czegoś innego spodziewał? Zawsze jak wstaję rano i mam nagrać, to jestem taki niewyspany. Lazarzył, jesteśmy w potrzasku. Niech rozgorzeje bitwa. Dobra. Pierwszym moim zadaniem będzie... wzięcie właśnie tych ziotków tutaj gdzieś, gdziekolwiek, bo oni będą zaraz umierać sobie. A co robotnik, to jednak robotnik, no nie? Coś trzeba zrobić? Dobra. Opętani nędznicy. Dobra. Zginiecie wszyscy. Wszystkiego mam tutaj już tyle, że teoretycznie będzie można już to zrobić. Dobra, dobra. Czyli zbudować właśnie mniej lub bardziej dobre. Ja to zrobię. Umocnienia. Jest ich zbyt wielu. Jest ich dużo, jest. Drewna mamy dużo. To jest coś, czego w tej misji raczej nie potrzebujemy. W sensie aż tak. Control 4 mamy tutaj armię jedną. Tu nam się to buduje. Armia, która atakuje, nie jest zbyt wielka. Aż tak wielka, więc to też nie jest wielki problem.
Oni teraz idą na tą bazę tutaj. Pokonałem niegdyś waszych przodków. Pokonam i was. Bo tutaj będą szli tędy. No są umocnienia z trzech stron, więc myślę, że za chwilę się tam ogarnie temat. Dokładnie. Atakują. Może damy jeszcze taką umiejętność budynkom, tylko gdzie jest ten... O, tutaj jest. Żeby kolce miały. Gotowe! Dobra. Tak. Tu już niech jeden będzie. Coś trzeba zrobić? A tutaj pójdę budować więcej. I więcej. Ja to zrobię. No. Gruźlica. Dość zaawansowana. Bo mówię, poprzednio leciałem na pałę. I to nie skończyło się wcale dobrze. Więc no, trzeba przyjąć inne kryteria misji. Weźmiemy się, obronimy, dobra. Potem pomyślimy, co dalej. No was też nie ma zbyt wielu, więc myślę, że... No, myślę, że opracujemy te bajery tym tutaj orkom z majorką. Bo tam jeszcze mogą atakować. To są niebiescy, liście sienia, tutaj są poszukiwacze gwiazd. A tu atakują mnie nocne ostrza. No dobra. Nie zdołacie mnie pokonać. Jestem sercem tej ziemi. No. Atakują nasze miasto. Tak. Po skończonej robocie tutaj. Po skończonej robocie tutaj. Dobra. Tak myślę, że tak będzie spoko. Gotowe. Tutaj damy wam, zwiększymy to. Wam zwiększymy to. Z Nahorą damy możliwość leczenia. No ale to za chwilę, dobrze. I zobaczymy, czy w takiej konfiguracji będę w stanie się dobrze obronić. Opętani nędznicy, zginiecie wszyscy! Dobra. Praca. Dobra. Tu zwiększam to, a tutaj zwiększam tych ziutków. Może tutaj jeszcze damy im punktów życia i regenerację z kontrolą. Ale to wy możecie oddać. O, mamy przerywnik. A, teraz będzie przerywnik, jak on leczy rany lasu, więc zobaczycie. Otóż to. No nieźle. No właśnie, tak to wygląda. Myślę, że spokojnie powinienem odeprzeć na atak. A później zobaczymy, co dalej będzie. Wiem, że jeśli przypuszczę jakikolwiek atak na którykolwiek obóz, to natychmiast pojawi się Cenarius, więc tą armię też będzie trzeba ogarnąć, dość kozacką. O właśnie, już mnie atakują. Dobra, tu już obronione jest. Dobra, tu już to mamy. Ty tam pełen lecz to. Dobra. Myślę, że te dwa trole. Aha, to już jest zniszczone, tak? No dobra. Dobra. No i pięknie. I to już jest zniszczone. Więc w tym momencie odparłem atak. Coś, co wydawało mi się trudne. Ej, ale panowie, to was za dużo jest tego. To was jest za dużo. Wyczuwam w gąszczu ciemne moce. To może być klucz do zniszczenia Cenariusa. No. Wy zawsze czujecie wszystko, co niepotrzebne. Orki. Z Majorki. Dobrze. Tutaj. I zbudujemy jeszcze... Aha, jedno legowisko, bo się zepsuło. No dobrze. Tobie damy buffy. Tobie też damy buffy. Teraz chwilkę trzeba poczekać. Żeby tu się dobrze odbudować. Jak widzicie, jednak ten poradnik pomógł, wiecie? I się obroniłem jako tako.
Więc spoko, mi się podoba. Dobra, ty tam się szaman masz szkolić. Bardzo dobrze. Ciebie weźmiemy tak. No szamanów nie trzeba robić zbyt wielu. Najważniejsza jest armia tutaj. Więc możesz iść jednak do drewna. Z shiftem cię wezmę, żebyś na pewno poszedł. I mnie tutaj nie wyrolował. Których tam się opierdziela, no tak myślałem właśnie, że ty. Praca. Gotowe! Gotowe. Co tu się jeszcze budowało? Aha, legowisko, no dobra, spoko. Legowisko miało się budować, więc spokojnie. To jest na maksa. Damy może wam grabież. To też jest spoko. I damy tobie to, żebyś mógł rzucać znak leczenia, to mi się podoba i to będzie myślę, z najlepszym rozwiązaniem. Możliwym oczywiście. Czyli na razie może wyleczymy te, znaczy wyleczymy, naprawimy zniszczone wieżyczki. Bo na pewno będą chcieli przy... Aha, ja widzę ich bazy, więc będę widział, czy oni będą próbowali atakować mnie. Będą próbowali atakować z trzech stron, z góry, od tej strony od wody i od rzeki. Nie mam zamiaru osadzać tam ludzi, znaczy orków, ludzi, orków, bo... bo... wiem, że to nie ma sensu, ale możemy zrobić to mniej więcej w ten sposób. Tak. I tak. I ty potem wrócisz do wyrębu. A teraz ty, Ziutek, musisz chwilę poczekać. Chyba, że... aha, no tak, chyba, że zbudujemy drugi hall. To będzie całkiem nawet spoko, tylko będzie trzeba przestawić linię obrony do tej rzeki, żeby oni mi tego holu nie zniszczyli. No dobra, to brzmi jak jakiś plan. Myślę, że nawet uda mi się go zrealizować. No mam nadzieję, że nie przeatakują w tym momencie. A jeśli nawet to... o, no właśnie atakują. Kurde. Mówiłem, że liczę na to, że nie. No ale dobra, to nie ma problemu. Tak jak mówiłem, zniszczą. No to nie jest wielki problem. Cholera, widzę, że to już trwa 12 minut. No to... uff, no troszkę to potrwa jednak, myślę, ta misja. No ale trudno, no Jezus Maria, trzeba zrobić to, trzeba, nie? Dobra. I ty potem z shiftem pójdziesz tam. Czy to są coś orkowe przy wyrębie? No tak, ty jesteś, chłopie. To oddaj fortucha. I do złota pójdziesz. To się zgadza. Nie ma żadnego orka, który się opierdziela? Nie ma. Badania zakończone. Ty idziesz do tego, to spoko. Ten tu buduje wieżyczki, dobra. To zaraz tego pana zgarniemy. Aha, ty jeszcze jedną zbudujesz. No dobra. Okej. Dobra. I może tutaj damy, bo ile to będzie? Raz, dwa, trzech orków mamy, to będzie czterech. Nie wiem, czy tam pięciu wejdzie. Tu mamy czterech chyba, nie? Tak, tu mamy czterech. I w zupełności starczą, więc myślę, że tam też czterech powinno spokojnie temat ogarnąć. A teraz, korzystając z okazji, trzeba wybudować na pewno katapultę, bo inaczej nie przedrzemy się przez tutaj, przez ten las. Widzicie? Tu w tym miejscu, gdzie trzeba katapultą zrobić przejście, ale tylko w tym miejscu, więc jedna katapulta w zupełności nam wystarczy. No więcej. Tutaj by się kula ognia przydała, chłopie. Jak mogę zmówić? No, żeby się nie wywalił, chłopie. Tylko zechcesz. O! Nie podskakuj, koleś. No. Spoko, stary. Fokusują ciebie niepotrzebnie. Gotowe! To tylko zechcesz. Dobra, znak leczenia widzę, daj radę. Badania zakończone. Co mam robić? Dobra, no i super. Zadziałało tak jak ja chciałem. Umówiłem, znaki leczenia są o tyle dobre, że mogą leczyć na armię całą. Dobra. Ten ork, aha, ty poszedłeś tam niepotrzebnie całkiem. No ale dobra. I teraz, korzystając jeszcze z okazji, będą nas nękać na pewno latające elfy z tej strony.
Tak jest. Dobra, i ty idziesz tam. Praca, praca. Tak. Ty może jeszcze napraw to. Dobra, gotowe. Jak skończysz to tu. Praca, praca. A potem tu. Ja to zrobię. I teraz dopiero zabieramy się za armię. O tym w sumie mogę już tam. A nie, tam wilki wyskoczą. To nie, nie, nie. To jeszcze nie mogę tam jechać. Tutaj myślę, że spokojnie te wieżyczki dadzą radę obronić się przez jakieś plus minus 10 minut. Mam taką nadzieję, jak wiecie, nadzieja matką głupich. No ale miejmy taką nadzieję dalej. Wyszkolimy więcej tych panów. Szaman jakiś padł, tak? No to trzeba zabić zaraz szamana. Bo dwóch tych spokojnie wystarczy. Aha, dobra, ty będziesz mógł od razu nawet tutaj pójść. A dobra, to jak już jesteś tutaj, to cię zgarnę. Praca, gotowe! No dobra. Więcej tych i zaraz szamana weźmiemy. Szaman daje żądzę krwi. O jest, atakują mnie od dołu. Atakują nasze miasto! Uj. Aha. No dobra, te wieżyczki jednak naprawdę dały radę. Tak mówiąc wprost, dały radę. Kogo mam zabić? Nie mogę dłużej czekać. Dobra, tu będziemy mieli trzech do fokusowania tych ziutków. Jeszcze zrobimy tak. Wiecie, że lubię mieć armię, powiedzmy, prawie idealną. Dobra, i ty wylecisz, bo tu dwóch się robi, więc ty wylecisz. To jeszcze jednego będę mógł zrobić trolla. No dobra, spoko. A robimy. Gotowe! Tu się te wieżyczki zrobiły, one będą ładnie bronić. To też jest spoko sprawa. No i co, najpierw poprawimy wam pancerz. I może skoro najważniejsze są jednostki dla mnie atakujące na zasięg, to i to ulepszymy. I myślę, że powoli można się tam już zbierać w tę stronę. Poczekajcie. Otworzę mojego Mlermyś. Co tylko powiem. No dobrze. Tu gdzieś wilki. A, stąd wyskoczą wilki. To będzie trzeba się ich jak najszybciej pozbyć. Dobra. O, i właśnie szaman robi to, co ja mówiłem. Lepsza. Dobra. No, i tu trzeba tylko się przebić. Nic więcej. Dobra, myślę, chłopie, że tutaj fajnie byłoby ustawić wieżę z tej strony też, żeby łapały zasięg ich. A później tutaj na górze, żeby te z góry ich ściągały. Dobra, dobra. Dobra, i teraz katapulta miała nam zniszczyć przejście. Tak? Bo tutaj mamy pełen zestaw tych ziutków. Może jeszcze się uleczymy. Może nie ty, ale na pewno ty będziesz mógł to zrobić. No tak właśnie myślałem. To just do it. Just do it. Aha, nie umiesz bić. No dobra, no to jak nie umiesz, to tutaj robisz. Dobra. Mamy to zniszczone. Wycofajmy się tutaj. Badania zakończone. No świetnie, to robimy jeszcze kolejne badania. Tu już wszystkie stworzenia są zbufowane, tak jak ja chciałem. Dobra, no i lecimy. Myślę, że na razie nie trzeba was leczyć w ogóle, że dacie radę. Dobra. Ty zyskałeś poziom, więc zbuffujemy twoje ilu... Ej, no jak ty dostajesz, ty? Jak mogę służyć? Dobra. Dobry, czego ja pragnąć? No nie wiem.
Atakują nasze miasto! O Jezus, kliknąłem tutaj. Dobra, i stało się to, co ja chciałem, żeby się stało. Ale może wycofamy się. Bo właśnie te więże miały sprowokować ich do podejścia bliżej. I tak się właśnie stało. Dobra, obronię się na luzie, bo oni nawet nie zdążyli zniszczyć jednej z tych wieżyczek. No dobra, ale tam już zniszczy to. No dobra, trudno, no. Raz się przegrywa, raz się przegrywa. Dobra. Tutaj oczywiście jakieś ataki widzę poszły, których się zagapiłem. Zastanowię się nad tym. Myślę, że to jednak nie będzie jeszcze konieczne. Co to jest? Odporność na magiczne. A, w dupę jestem wybity. Co tylko powiesz, zastanów. Gotowe! No dobra. Skoro tam mi zniszczyli to. Czego ty chcieć? To tutaj sobie odbudujemy jeden. Skakujemy tutaj. No i super, o to chodziło, dokładnie o to chodziło. Dobrze, z buffowaną armią idziemy. O, satyry. Czy satyrzy? Nie wiem, co się mówi nawet, jak się odmienia. Satyrowie. To sobie użyjemy. Weźmiemy to. A, czyli nie weźmiemy, no dobra, trudno. Dobra. Dobra, ty już to wziąłeś? Okej, super. Przeteleportujmy się na drugą stronę. Dobra. Oj, wy co, nie macie jak się bronić, ale dobra, chyba tędy trzeba dalej iść. Dobra, lecimy dalej. Aha, tego dalej nie zbuffuję, rozumiem. Mogę dłużej czekać. Badania zakończone. Co tu się stało? No dobra, nie wiem co się tam stało, ale coś złego. Satyr piromanta. No dobra, kim jesteś, nie wiem, ale dobra. Aha, rozumiem już kim jesteś i co robisz. To mi się bardzo nie podoba. O, kula ognia. To też jest coś, co dla mnie jest ważne. Gotowe! To zostawiamy tutaj, bierzemy to. Kulę ognia, żebyś mógł... Kulę ognia, powiedziałem. Nie mogę dłużej czekać. O to chodziło. Dobra, i teraz tak. Skoro tak, to tutaj gdzieś jest studnia leczenia zwykła. Gdzieś. Nie wiem, gdzie dokładnie. Ale mówiono mi, że jest, więc... Chyba jest, nie? Dobra. Tak, słyszałem, że jest. Ja nie lubię, jak mi coś kłamie. Dobra, leć na scout. A jest, faktycznie, jest. No to lecimy, skorzystać z niej, tak? No, kurde. I korzystając z okazji, że... Nasza armia się tam już... Składa. Może nawet robimy więcej. No nie, w sumie dobra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz. I tutaj jeszcze jedną kodo bestię. I was. Żeby już mieć armię na powrót. No nie? Tak myślę, że będzie spoko. I tu gdzieś jest studnia. Znaczy ta fontanna zakażona. Więc... To już jest. GG, well played. I jak zaatakuje jeden wybrany obóz, pojawi się scenariusz i po jego zabiciu chyba to mamy koniec tutaj. Misji. Ciemne moce, które wyczuwam, skupione są w tym stawie. Przeklęci orkowie.
władcy płomieni kazali nam bronić tego źródła. Nie jesteście godni, by z niego pić. A jednak jesteśmy. Nie wiem komu lub czemu służycie, ale nikt nie stanie mi na drodze. Pieśń ochrony jest tam średni. Dobra. No i się napili i mamy. Przecież zabiłem tych sterów, no chyba że śpi. Mhm. Ze stawu bije wielka moc. Oj, wielka moc. Ale czuję też fetor klątwy demonów. Ja i tak jestem przeklęty. No trochę tak. Jeśli dzięki tej wodzie mam pokonać scenariusza, wybiję ją. Nie, to wbrew rozkazom naszego wodza. Nie możemy dopuścić, by znów opanował nas szał. Nie, wojowniku. Musimy się mu oddać, tak jak nigdy dotąd. Stać się narzędziem zagłady, którym pisane nam było zostać. No i wypił wodę i... O, tak! Czuję, jak wraca moja moc. Chodźcie, bracia, skosztujcie wód ciemności, a będziecie odrodzeni! Odrodzeni. A, czyli nie wszystkich to nam zmieniło, mówiąc wprost. No ale armia tak jak jest, mówiłem, tak jest, więc spoko. Aha, tu się robi ten tylko źródek. No dobra, no ale okej, okay, o to chodziło mniej więcej mi. Żeby tak właśnie to mieć. Ej, halo, on jak stoi? To jest jako bezczynny robotnik. Ma zarazem baga. No dobra. Spoko. I oni teraz, jak dobrze widzicie, no ten może nie, ale oni sam Grom mają obrażenia chaos. A Cenarius ma pancerz boski, czyli mówiąc w skrócie, mocno na nas napierają. Tylko my jesteśmy w stanie zniszczyć to. Jak w ogóle możemy go pokonać? Tępy tchórz, nikt nie jest niezwyciężony. Dokładnie. Jeśli mamy żyć, Cenarius musi zginąć. No dobra, czyli tutaj widzę, że mamy już pełną możliwą armię, tak? Dokładnie. Czyli mój plan wypalił, bo jak wrócę, przystąpimy do ataku na błękitnych, czyli tutaj. A wtedy... no... będzie bęk. No masz mścić z Zul'jina, masz. Okej. Okay. Wróćmy do głównego obozu, gdzie mamy ogromną armię. Jak mogę kontrol. 5 was damy. To być dobry wybór, człowieku. Bo jest was tylu, że ja pierdykam. To być dobry wybór, no ale przejście już tam, dobra. I wy będziecie kontrol 6, więc mamy no 2,5 zakładki, nie? No i zarobimy. No i atakujemy tych tutaj. Tylko niech jeszcze dojdą ci stąd. 20 minut, czyli to 29 minut. Chyba, a właściwie 8 nagrywam. No dobra. To jeśli to nie zajmie więcej niż kolejne 15, to będzie w jednym odcinku. A podejrzewam, że nie zajmie, bo to, no co tu już, no zdobyłem to, co miałem. I moją główną misją jest zabicie scenariusza, tak? Czyli jeśli go po prostu zabiję, będę to miał. Dobra. No to idziemy. Orkowie się zdenerwowali. No tak, w sumie jestem debilem, bo to są trolle, więc dziwne, żeby trolle miały się też zmienić, skoro nie są orkami, nie? Dobra. No i gdzie jest pan scenariusz? Miał przyjść. Dobra.
Atakujemy ich konkretnie. Ale Ceneriusa nie ma. Scena z filmu, jeden go nie unika. Dobra, no miał się scenariusz pojawić według tego poradnika, ale nie ma. No trudno. No skoro nie ma, to nie ma. I jest scenariusz! Demony dobrze się spisały. Jesteście równie szaleni i żądni krwi, jak on. My, orkowie, jesteśmy wolni! No. Tak się wam wydaje. Możecie sądzić, co chcecie, ale i tak nie jesteście lepsi niż plugawa trucizna, która płynie... Klan wojennej pieśni znowu zwyciężył. To się akurat zgadza. O! No i GG, mamy koniec tej misji. Witaj ponownie, Gromarz. Jeszcze sobie usiadł przed nim. Panorod, to niemożliwe. Przybyłem po ciebie i twoich braci. Choć wy, orkowie, zawiedliście przedtem nasz płonący legion, będziecie służyć nam ponownie. Of course. Nie, jesteśmy wolni. Żałosna, głupia istoto. To ja jestem gniewem w twym sercu, szałem twoich myśli. Ja dałem wam moc, byście rozpętali chaos w tym świecie. To się zgadza. Na wieczną pustkę. Tak właśnie uczynicie. No troll się troszkę zdenerwuje. Ojej, źle kliknąłem. No, trzeba kontynuuj, żeby to było widać. W każdym razie, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jednak pomimo moich obaw zamknęliśmy się, no, czas gry wskazuje na 29 minut, ale film trwa 32, no prawie 3. Także zamknęliśmy się w dobrym przedziale czasowym. No co, dziękuję za uwagę, do zobaczenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!